Tak, zastanawiając się nad tym, co powiedzieć przez te dwa ostatnie spotkania, no, doszedłem do wniosku, że trzeba powiedzieć jakby na zakończenie takie, może nie tyle podsumowanie, ile raczej rzucenie perspektywy na przyszłość, to co Newman mówi na bazie tego wszystkiego, co słyszeliśmy, ale w kierunku przyszłości. I dzisiaj tematem spotkania będzie właśnie misja. To znaczy, jak modlitwa przekształca się, jak ona warunkuje nasze życie codzienne, jak ona się przekształca w taką misję. Bo nie można tylko poprzestać na modlitwie. Człowiek jest posłany. Człowiek wraca do świata. Ma się modlić nieustannie, ale równocześnie jest świadkiem Chrystusa. W jednym ze swoich kazań Newman powiedział tak: bo jeśli wszelkie dary łaski są nam podarowane razem z Duchem Świętym, i jeśli obecność Ducha jest czymś w nas rzeczywistym, wynika stąd, że dary te muszą się w nas przejawiać i wypełniać. Jeśli Chrystus jest naszą jedyną nadzieją i może nam być dany tylko dzięki Duchowi Świętemu, jeśli Duch Święty jest wewnętrzną obecnością, zatem nasza jedyna nadzieja przejawia się w wewnętrznej przemianie. I tak jak światło umieszczone w izbie wysyła swoje promienie na wszystkie strony, tak Duch Święty daje nam życie, siłę, świętość, miłość w tym samym momencie, kiedy tylko owa obecność Ducha Świętego czyni nas miłymi i sprawiedliwymi wobec Boga. A zatem można z tego tekstu wyciągnąć wniosek, że obecność Ducha Świętego w nas, więcej, obecność Trójcy Świętej w nas, bo tam, gdzie jest jedna z osób boskich, tam jest cała Trójca Święta. Obecność Trójcy Świętej w nas promieniuje w życiu człowieka. Jezus powiedział: wy jesteście światłem świata. Nie można stawiać światła pod korcem, pod łóżkiem, tylko na świeczniku, tak żeby wszystkim świeciło. Nasze życie duchowe to nie jest tylko nasza prywatna własność. Jeżeli coś otrzymujemy, to po to, abyśmy oddali kilkakrotnie więcej, dziesięciokrotnie najlepiej, tak jak to jest w przypowieści o talentach. Bo życie duchowe jest także darem otrzymanym od Boga. Kiedy z Nim współpracujemy, powinniśmy Go wielokrotnie oddać, podzielić się Nim z innymi. A zatem nie możemy być w zastoju. Nie możemy być chrześcijanami, którzy trzymają tylko dla siebie egoistycznie te dary, które otrzymali na modlitwie wewnętrznej, na lekturze duchowej, po prostu na kontakcie z Bogiem. I tutaj podajmy dwa przykłady. Pierwszy to jest Paweł, apostoł. On pisał w liście do Galatów następująco i ten fragment był czytany przedwczoraj na niedzielnej Eucharystii. Paweł pisał tak: oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Gdy spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, skierowałem się do Arabii, a później znów wróciłem do Damaszku.
Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Paweł, zanim stał się apostołem, przez 3 lata był na pustyni arabskiej, czyli dzisiaj pustyni syryjskiej. Tam napełniał się, po tym nawróceniu pod Damaszkiem, tam otwierał się, tak jak Jezus kiedyś na pustyni, Paweł także był na swojej pustyni, a potem szedł i głosił Chrystusa. Co więcej, dzisiaj także liturgia wspomina, akurat dzisiaj, świętego Barnabę, towarzysza świętego Pawła. On także był człowiekiem niespokojnego ducha. Czytaliśmy dzisiaj w liturgii, że udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii teraz też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. My dzisiaj jesteśmy chrześcijanami dzięki Barnabie, temu człowiekowi, który odszukał Pawła, przyprowadził go do Antiochii. Tam głosili, przez rok pracowali, głosili Chrystusa. I to jest coś naturalnego, zresztą tak żył Jezus. Jezus był na pustyni, ale wracał do ludzi i głosił im Królestwo Boże. On nie przyszedł, żeby w innym celu, tylko właśnie, żeby to Królestwo Boże zostawić na ziemi. I to właśnie zrozumiał Newman. Newman, który był człowiekiem wielkiego intelektu i bardzo głębokiej wiary. Co w swoim życiu czynił Newman? Nazywamy go czasem Platonem Oksfordu, bo rzeczywiście pisał, nauczał, bardzo wiele się udzielał. Ale takie czyny, które może są mało znane w jego życiu. Kiedy, mając 20 kilka lat, został wyświęcony na księdza anglikańskiego, pierwsze 2 lata pracował w parafii świętego Klemensa w Oksfordzie jako wikariusz anglikański. I zrobił rzecz, która w tamtym czasie była niebywała, nigdy nie spotykana. Może dla nas to nie jest tak dziwne, bo u nas to akurat jest w Kościele polskim, ale za granicą nie ma tego i nie było tego w Anglii na pewno. Mianowicie odwiedził wszystkie domy swoich parafian, umawiał się z nimi, odwiedzał, rozmawiał na tematy duchowe. To nie była kolęda, która polegała na tym, że ksiądz odwiedza kilkanaście czy kilkadziesiąt domów w ciągu dnia. Do każdego domu szedł w innym dniu. Rozmawiał z tymi ludźmi. I tak poznał wszystkich swoich parafian. To było jego zaangażowanie. W Littlemore, czyli tam, gdzie potem zamieszkał już jako katolik, zauważył, że dzieci z przedmieścia, bo to było przedmieście Oksfordu, z tego przedmieścia są bardzo biedne, zaniedbane. No, brakuje podstawowej, elementarnej wiedzy o higienie. Zaczął małe dzieci uczyć higieny. I żeby jeszcze lepiej uczyć ich tego, poprosił swoją jeszcze żyjącą matkę i jej siostry, żeby przyjechały do Littlemore i tam te dzieci także uczyły podstawowych zasad higieny. Po prostu to była praca u podstaw. Zajął się ten wybitny myśliciel małymi dziećmi. W 1849 roku w Birmingham wybuchła epidemia cholery. Newman pospieszył z pomocą, pielęgnował chorych, narażając się sam na śmiertelne niebezpieczeństwo, no bo mógł się zarazić. Ale jednak, jak dobry Samarytanin,
On nie wyobrażał sobie, że można być chrześcijaninem bez zaangażowania w tej trudnej chwili. Dalej, pomagał imigrantom irlandzkim, rodzinom robotników na przedmieściach miasta. Właśnie to przedmieście nazywało się Edgbaston i to było przedmieście Birmingham. Tam było dużo robotników, imigrantów. On tam pomagał tym wszystkim rodzinom. Założył tam oratorium, otworzył je. Przychodzili ludzie do tego oratorium. A zatem to są fakty, które może mało są naświetlane, ale Newman po prostu swoim życiem, swoim zaangażowaniem, on w taki sposób głosił Chrystusa. On żył Chrystusem, realizował przykazanie miłości. I wnioski, jakie stąd płyną dla nas, to, że nasza modlitwa, nasze studiowanie Pisma Świętego, Lectio Divina, musi wzbudzać, powiększać naszą wrażliwość na innych, na potrzeby ludzi, którzy mają bardzo ciężko. Dzisiaj także ludzie, tak jak kiedyś na przedmieściach tych miast angielskich, dzisiaj także ludzie żyją nieraz w bardzo ubogich warunkach. Ci, którzy jeżdżą na pustelnie, to wiedzą, jak ludzie nieraz mają ciężko. Prawie, że na końcu świata. I my nie możemy być obojętni na takich ludzi. My mamy obowiązek dzielić się naszymi dobrami materialnymi. Barnaba, dzisiejszy patron, wszystkie swoje dobra sprzedał. A potem, rozdawszy te swoje dobra materialne, głosił Ewangelię razem z Pawłem. My także mamy dzielić się dobrami materialnymi. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że modlitwa nie jest właściwa. Najlepszym sprawdzianem modlitwy, to już wielokrotnie mówiliśmy, jest wrażliwość na potrzeby innych. Mamy także wnosić nadzieję, dzielić się naszą wiarą w sposób jednocześnie dyskretny, a równocześnie przemyślany, bo każda epoka ma swoje zadanie. Jak dzisiaj mam głosić Chrystusa? To jest nasze zadanie, żebyśmy się nad tym zastanowili. Dzisiaj my jesteśmy Pawłem, Barnabą, Newmanem. Dzisiaj tamci ludzie, tamci świadkowie, którzy nam tą wiarę przekazali, patrzą na nas. Czy my dzielimy się tą wiarą? To, co w jednym z kazań Newmana pojawiło się jako złożenie dwóch słów. Contemplation and action. Kontemplacja i działanie. Action, akcja. Te dwie postawy są ściśle ze sobą związane, ale najpierw jest kontemplacja, najpierw jest modlitwa, potem jest działanie. Newman mówił tak w swoim kazaniu: chrześcijanin winien czuć, że prawdziwa kontemplacja swego Zbawiciela przekuwa się na sprawy ziemskie, że jak Chrystus żyje w ubogich, prześladowanych dzieciach, tak On objawia się w czynach, które podsuwa swojemu wybranemu, jakiekolwiek by one były. Przeczytajmy jeszcze raz to pierwsze zdanie zwłaszcza. Chrześcijanin winien czuć, że prawdziwa kontemplacja swego Zbawiciela przekuwa się na sprawy ziemskie. Że Chrystus żyje w ubogich, prześladowanych dzieciach. I tutaj trzeba powiedzieć o pewnym ulubionym świętym, którego Newman najbardziej naśladował. Nigdy o nim nie mówiliśmy. Pewnie się zastanowimy, kto dla Newmana był takim idolem wśród świętych. Święty, który jest mało znany, a był też niezwykły.
Święty Filip Neri. Święty Filip, czasem zwany także Nereusz. Któż to był taki? To był Włoch z Florencji, żyjący w XVI wieku, który był bardzo bogaty również. Sprzedał wszystkie swoje majątki, przeprowadził się do Rzymu i tam żył niezwykle pięknie. Właśnie poprzez połączenie modlitwy i służby dla innych. W XVI wieku, czyli to był wiek reformacji, wiek Soboru Trydanckiego, czyli wiek reformy Kościoła, on pokazał, jaki powinien być Kościół. To znaczy, z jednej strony Filip Neri był niezwykle otwarty na to wszystko, co się działo w ówczesnych prądach kulturowych, na sztukę, na naukę. Kościół czasem bał się tych nowych nurtów renesansowych. Filip Nereusz był bardzo na to otwarty. A z drugiej strony był człowiekiem głębokiej wiary, głębokiej modlitwy i też człowiekiem niezwykłego poświęcenia. Nazwano go drugim apostołem Rzymu. No bo pierwszym oczywiście był Piotr. Ale tak się do dzisiaj go czasem nazywa, drugi apostoł Rzymu. Jego sposób życia tak przyciągnął innych, że powstała wspólnota nieformalna, która wzięła nazwę z miejsca, gdzie oni się spotykali na modlitwę, na orację. I to z tego słowa powstała nazwa oratorium. Oratorium to znaczy miejsce spotkania modlitewnego. Właściwie wtedy ta nazwa powstała. Dzisiaj czasem się używa tego słowa. I ludzie przychodzili, i księża, i świeccy, do tego oratorium, by się modlić. Ale nie tylko by się modlić, ale potem, żeby żyć tak jak Filip Neri. I stworzyli taką nieformalną wspólnotę oratorianów. Właśnie od tego miejsca, oratorianie. I Newman należał po 3 wieki później, należał do ciągle jeszcze żywej tej wspólnoty oratorianów. Był oratorianinem. Takie właśnie oratorium założył w Littlemore. Czym charakteryzowała się taka wspólnota? Oni nie składali ślubów, jak zakonnicy. Zachowywali swoją własność. Każdy wykonywał swoją pracę, ale kładli bardzo duży nacisk na formację intelektualną. Żyli w małych wspólnotach, po kilka osób, tak jak właśnie Newman z przyjaciółmi w Littlemore. A centrum takiej wspólnoty to było właśnie to oratorium, czyli miejsce modlitwy. Z tego wszystko wypływało. To nie był zakon. To była po prostu nieformalna grupa ludzi, która umówiła się, że będą żyć tak jak pierwsi chrześcijanie. Filip Neri był zainspirowany stylem życia pierwszych chrześcijan. Newman też tym był zachwycony. Jak żyli pierwsi chrześcijanie? To mamy opisane w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2. Tam święty Łukasz pisze tak. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. I to właściwie była reguła tych oratorianów. Podkreślmy 3 cechy z tejże, to nie reguły, tylko z tego stylu życia. Po pierwsze modlitwa,
jednomyślnie trwali na modlitwie. Po drugie, Eucharystia po domach, łamiąc chleb po domach. I oni także sprawowali Eucharystię w swoich domach. Tak jak pierwsi chrześcijanie. Przez trzy pierwsze wieki nie było kościołów. Oni także sprawowali Eucharystię w domach, także John Henry Newman. A trzecia cecha, życzliwość dla świata. Cały lud odnosił się do nich życzliwie, Pan zaś przemnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oni przyjęli postawę, że o wiele więcej ewangelizuje się, byśmy to dzisiaj powiedzieli, nowa ewangelizacja, tyle się o tym dzisiaj mówi. O wiele więcej głosi się Chrystusa stylem życia niż słowami. I to dzisiaj jest niezwykle ważne. Bo dzisiaj jest tyle słów, że ludzie dzisiaj nie wierzą w słowa, tylko w styl życia. Ktoś kiedyś opracował, w jaki sposób człowiek przekazuje swoje wnętrze, komunikuje się z innymi. I okazuje się, że tylko 20% to są słowa, a 80% to są gesty, to jest styl życia, to jest spojrzenie, to jest dotyk, to jest uśmiech, to jest mina, która pojawia się na twarzy. Ludzie mogą nie znać kompletnie języka. To jest język obcy, a potrafią się komunikować i nawet zakochać w sobie, nie znając języka drugiej strony. Więc okazuje się, że my możemy przekazywać, głosić Chrystusa stylem naszego życia. I tak właśnie robili oratorianie, począwszy od Filipa Nereusza. Reguła była wypisana w sercu. Oparta była na życiu duchowym i na miłości każdego człowieka. I kiedy Newman został kardynałem, to było wielkie zaskoczenie. Bo papież z dalekiego Rzymu docenił właśnie tamtego księdza, który gdzieś tam pod Oksfordem żył, wynosząc go do godności kardynalskiej. Podczas gdy w swoim kościele lokalnym, angielskim, oczywiście kościele katolickim, Newman różnie był postrzegany. A papież docenił to wszystko, co on robił, to, co pisał, jak żył, nominując go kardynałem. Kiedy ta zupełnie zaskakująca wieść dotarła do niego, to każdy biskup, każdy kardynał obiera sobie takie hasło na swoją posługę. Prawda? Wiemy o tym. Jakie hasło wybrał Newman? Wybrał zdanie, które brzmi cor ad cor loquitur, czyli serce mówi do serca. Serce, nie usta, nie mowa. Serce mówi do serca. On zrozumiał, że sercem przekazuje się Ewangelię bardziej niż słowami. I napisał takie zdanie. To zdanie akurat nie pochodzi z kazania. Jest z jego notatek, nieopublikowanych w kazaniach. Pisał o tych oratorianach tak. W miejsce ślubów lub nałożonych zobowiązań oratorianie twierdzą, iż wystarczy miłość chrześcijańska. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Miłość jednych względem drugich w duchu wielkiego apostoła Pawła, którego natchnione teksty były dla Filipa przedmiotem szczególnego studiowania. I stąd ta dewiza życia, że mówi się więcej sercem niż ustami. I stąd taki właśnie styl też życia, nie tylko Newmana, ale także jego towarzyszy, przyjaciół.
To jest rewelacyjne przesłanie dla nas dzisiaj. Mówić dzisiaj sercem, mówić przez serce, mówić życiem, mówić gestami, bardziej niż słowami. Mówić po prostu stylem życia. Filipie, modli się Newman, Filipie, czy nie zechciałbyś udzielić mi 1/10 Twojego pokoju, Twojej radości, Twojej wesołości, Twojej delikatności?